Piegul.pl, cześć. Sieć starych kumpli. Czy wiesz, co to jest? To jest taka sieć społeczna, w której funkcjonujesz od dawna albo całkiem od niedawna. Kiedyś polegało to na tym, że trzeba było mieć dobre buty i trzeba było należeć do wielu różnych stowarzyszeń, ponieważ sieć starych kumpli umożliwia ci spotkanie kogoś, kto cię interesuje, spotkanie z kimś, kto cię interesuje, przedstawienie swojego pomysłu biznesowego, zrealizowanie jakiegokolwiek projektu, który nie byłby do zrealizowania, gdybyś nie znał tej właściwej osoby, która doprowadzi cię do tej osoby, która zna tą osobę. To jest właśnie sieć starych kumpli. Dzisiaj funkcję sieci starych kumpli przejęły media społecznościowe. Ja wiem, że one są dzisiaj bardzo demonizowane. Wszyscy się boimy o dane osobowe. Jeśli nie chcemy tam być, to po prostu tam nie bądźmy. Jeśli jednak tam jesteśmy, pilnujmy swoich danych, wymuszajmy na tych wielkich koncernach medialnych, nowych mediów, żeby dbali o nasze dane. Chwila. Muszę przerwać, bo będę przechodził przez ulicę. No, przechodzę. Żeby dbali o nasze dane jak należy i tyle. Natomiast korzystajmy z samych mediów. I powiem wam, że mam wrażenie, że my nie za bardzo potrafimy korzystać z mediów, bo albo nachalnie się reklamujemy, albo po prostu obserwujemy innych na zasadzie plotek. Chcemy wiedzieć, co robią. Trochę to bez sensu, ponieważ dzięki social mediom możemy się poznać. My po prostu możemy stać się znajomymi. Takie znajomości wirtualne wcale nie są gorsze od znajomości realnych. To nie ma takiej możliwości. Nadaję na Instagramie w tej chwili, więc mam pytanie, czy my się znamy? Tak, znamy się na Instagramie? To znaczy nie, czy znamy się na obsłudze Instagrama, bo z tym to bywa różnie. Sam uczę się ciągle nowych rzeczy. Ale czy my się znamy na Instagramie? Jeśli się nie znamy, tak naprawdę, to może warto się poznać. Jeśli chcesz, daj tam komentarz pod tym pościkiem, który znajdziesz, jakimkolwiek pościkiem na Instagramie do mnie. Ja sobie do ciebie wejdę, zobaczę, kim jesteś, nawiążę kontakt. Jeśli mnie będzie interesowało cokolwiek, będę to polecał. Ja zresztą tak cały czas robię i zauważyłem, że ludzie, z którymi pracuję, spotykam się, znajomi, znajomości wszystkie, które nawiązuję na Instagramie, właśnie na tym polegają, że polecamy się wzajemnie. Tylko nie polecamy dlatego, bo się polecamy, tylko dlatego, że mamy fajne, interesujące treści do przekazania. Także followujemy się i jest ok. A, wczoraj z Michałem Sokołowskim wymyśliliśmy taki fajny sloganik: współpraca po opłaca. Dzięki, Michał. Już dzisiaj dziękowałem, a jeszcze raz podziękuję. Świetnie to wyszło. No, sloganik jest świetny. Współpraca po opłaca. Michał jest detektywem, a jeśli chodzi o detektywów, to w najbliższym czasie inny detektyw, Dawid Kuciel, również mój znajomy z social mediów, wydaje na razie e-booka. Na papierową wersję się nie porywa. Pewno jest to sprawa przyszłości. Natomiast wydaje e-booka, tytułu nie pamiętam, jak zostać detektywem, czy coś takiego. W każdym bądź razie jest to poradnik pracy detektywistycznej. Jeśli detektywistyka cię interesuje, no nie możesz takiej książeczki przegapić, nawet jeśli jest to e-book. Zresztą ja i tak na e-bookach pracuję ostatnimi czasy przede wszystkim, ponieważ ja już nie mam miejsca na półkach, żeby książki papierowe trzymać, a książki elektroniczne, no chociażby w tym smartfonie, z którego do ciebie mówię, no mam, nie wiem, kilkaset, kilka tysięcy książek, no tak mniej więcej. Dobra. Co bym jeszcze chciał powiedzieć? Aha, najważniejsza rzecz. Najważniejsza rzecz. Nie wiem, w jaki sposób wejdziesz w posiadanie tego nagrania. Może po prostu spojrzysz na YouTube'a, a nie masz żadnego konta w social mediach. Jeśli chcesz mieć znajomych, prawdziwych znajomych, takich prawdziwych, wirtualnych znajomych, musisz ich poznać, musisz mieć swoje konto, musisz je po prostu założyć. A jak założysz jedno konto, nie wiem, na Insta, a może dwa na Insta i Facebooku, pamiętaj, że to wszystko trzeba synchronizować ze sobą. Wszystko jest dokładnie opisane, ja nie będę uczył, nie będę tłumaczył, to jest naprawdę proste. Warto? No warto. Dlatego, że ilość moich znajomych od czasu, jak wszedłem w social media, zwiększyła się ogromnie. A wcale ich mało nie miałem. Dobra. Co teraz będzie? Muszę sobie spojrzeć do karteczki, bo ja
takie mam pełno myśli, jak sobie idę zanim nagram. Jak już wpadnę na to, dobra, nagrywamy, mam co powiedzieć, to muszę się posiłkować takimi, wiecie, ja nie scenariuszem, tylko takimi zagadnieniami, którymi się chcę zająć. A więc będzie tak. Dobra, dlaczego o tym wspominam? Dlaczego mówię o social mediach? Dlaczego mówię szczególnie o Instagramie? Ano dlatego, że w najbliższych dniach, za już za kilka dni, ruszę z cyklem takich infopigułek, takich infografik. Codziennie jedna, będzie ich, z tego co pamiętam, 35. Infografik dotyczących wywiadu i bezpieczeństwa biznesu. A wszystko dlatego, że wielkimi krokami zbliża się kurs certyfikowany podstaw CSI, Corporate Security Intelligence, czyli wywiad bezpieczeństwa biznesu, na który bardzo serdecznie Cię zapraszam. O wszystkim będę informował, o wszystkim będę opowiadał, co, jak, gdzie i tak dalej. Kurs będzie online. Kurs będzie online, bardzo intensywny. 16 godzin, 4 tygodnie. Ale to o wszystkim jeszcze opowiem. Teraz chciałbym powiedzieć tylko tyle, abyś śledził mnie, bo infografiki mogą być dla Ciebie fajne, świetne i rewelacyjne, bo one takie są. Natomiast dla niektórych mogą one się okazać takie, wiecie, no bo oczywiste oczywistości. No oczywiście, że tak jest. Wiele rzeczy, z których niby zdajemy sobie sprawę, to jednak o nich zapominamy. Wielu rzeczy nie wiemy, a taka infopigułka i już mamy pojęcie co, jak i gdzie. Także serdecznie zapraszam. Oglądaj, obserwuj mnie, followuj. No i jeżeli będą Ci się podobać, to puszczaj to dalej w świat. Puszczaj w relacjach, dawaj lajki, komentarze. No po prostu dziel się. Dzielmy się, współpraca popłaca. Dobra, to była jedna sprawa, czyli social media i zbliżający się kurs. Sprawa druga. Dziś chciałbym Ci opowiedzieć nieco o tym, czym jest cel. Kolejna oczywista oczywistość, ale wbrew pozorom wielu z nas gubi się w życiu i w realizacji celu. A ja Ci powiem dlaczego. Ja Ci teraz powiem dlaczego. Otóż, aby osiągnąć cel, uwaga, trzeba go zdefiniować. Jeśli cel jest niezdefiniowany, to wtedy cała energia jest tracona na to, żeby realizować kilka niewyraźnych, rozmytych celów. Nawet jak nam się wydaje, że one są wyraźne. One są rozmyte, łapiemy 100 srok za jeden ogon. A efekt tego jest taki, że po prostu wszystko się rozłazi. Cel musi być zdefiniowany. Teraz tak, określając cel, redukujesz wszelkie inne opcje. Wielka tajemnica, nie? Redukujesz opcje, co oznacza, że przestajesz tracić energię na łapanie 99 srok za ogon i łapiesz tylko tą jedną. Coś jeszcze. Właśnie. Definiując cel, zmuszasz sam siebie do takiej pracy myślowej, intelektualnej, żeby zastanowić się, gdzie będziesz po osiągnięciu tego celu. Gdzie będziesz? Czy wiesz? Realizujesz już jakiś cel? Taki wyraźny? Wiesz, gdzie będziesz? Mam nadzieję, że tak. Po zdefiniowaniu celu, takiego wyraźnego, tego, o którym wiesz, że to jest ten cel, wtedy każda chwila całego Twojego życia, od momentu zdefiniowania celu i podjęcia decyzji, tak, realizuję go, każda chwila Twojego życia jest zorientowana i poświęcona osiąganiu tego celu. To nie jest tak, że jesteś fioł, który idzie jak taran, bo żyjesz normalnie z ludźmi, żyjesz normalnie z rodziną, ale całe Twoje ciało, każda komóreczka Twojego ciała realizuje ten cel. Tak po prostu to działa. Musisz cel zdefiniować. Najpierw Ty definiujesz cel, a później cel definiuje Ciebie. Magia. Kiedy wybierasz, kiedy definiujesz ten jeden, ten właściwy cel, to jest tak, że widzisz wiele rzeczy, wiele spraw, których dotychczas nie dostrzegałeś. Zaczynasz przewidywać różne, przeróżne opcje.
Dlatego też w momencie, w którym realizujesz cel już zdefiniowany, jesteś otwarty na wszystkie nowe opcje. Wszystkie nowe opcje, wszystkie nowe okazje pojawiające się. Ty ich nie zgubisz. Zauważcie, jak często realizujesz sobie jakiś cel życiowy. Często jest ich wiele, bo są niezdefiniowane. I ile okazji gdzieś tak bokiem mija. Mogłeś, no nie wiem, kupić ziemię tanio, sprzedać ją drogo, nie zrobiłeś tego, a dzisiaj sobie plujesz w brodę. Tak jest po prostu ze mną. I to wszystko wynika z tego, że miałeś niezdefiniowany cel. On nie był niewłaściwie zdefiniowany. On był niezdefiniowany. Najpierw ty definiujesz cel, potem cel definiuje ciebie. Tak to już jest. Zdefiniowanie celu to pierwszy krok do jego osiągnięcia. Drugi to przygotowanie do tego, żeby ten cel osiągnąć. O samym planowaniu opowiem ci kiedyś indziej. O takich właśnie magicznych, ale prostych i no przecież z nieba niewziętych zasadach. I rzecz najważniejsza. Kiedy już każda komórka twojego ciała, kiedy ty już realizujesz cel, jesteś nastawiony na realizację tego zdefiniowanego celu, nie zatrzymuj się. Nad niczym nigdy się nie zatrzymuj. To nie ma No i to jest pytanie. Zawiodła technologia, czy zawiódł człowiek? Przypuszczam, że coś nacisnąłem i nagrywany film się przerwał, a ja gadałem jak głupi do komórki, która już nie nagrywała. Dlatego w tej chwili zakończę moją myśl. Kiedy osiągniesz swój cel, będziesz miał czas na to, żeby przeprosić tych, którzy po drodze poczuli się urażeni twoim zachowaniem, tym, że na przykład nie miałeś dla nich czasu i tak dalej. Nigdy, przenigdy nie zatrzymuj się w realizacji swojego celu. Zdefiniuj, przygotuj, osiągnij. Myśl niekonwencjonalnie i zachowaj prostotę. To są takie bardzo proste, bardzo, myślę, znane lekcje tego, czym jest cel i jego osiąganie. Natomiast zbyt często zapominamy o tym. Ty nie zapomnij o tym już nigdy. A jeżeli kiedykolwiek zapomnisz, wróć sobie do tego nagrania. Myślę, że warto. Czyli sieć starych kumpli, infopiguły dążące do kursu online CCSIF, czyli podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu, oraz cel, czym jest, jak się go osiąga. O tym mówiłem dzisiaj. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!